Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej i witam was na kanale Dobra pamięć. Znowu wrócimy sobie na troszkę do sytuacji, gdy zapamiętywaliśmy z Karoliną informacje na temat Arystotelesa, bo w trakcie naszej nauki pojawiła się też fajna rzecz w postaci zapamiętywania daty. I nie zapamiętywaliśmy tej daty używając jakiegoś wcześniej przygotowanego systemu, tylko poleciliśmy trochę na spontanie. I polecam lecieć na spontanie, zapamiętywać w locie, głównie w sytuacji, gdy nie mamy do zapamiętania 20, 30, 40 dat, bo nie ma potrzeby używania wtedy aż tak zbudowanego, wcześniej sprecyzowanego systemu kodowania cyfr na litery. W tego typu sytuacji mieliśmy datę 384. W 384 roku przed naszą erą to była data urodzenia Arystotelesa w Macedonii, i spytałem Karolinę tak. Karolina, co ci się kojarzy z trójką? Ustaliliśmy, że ich troje. Co ci się kojarzy z ósemką? Ja podpowiedziałem jej, że ósemka mnie się kojarzy z Klepsydrą i Karolina jest graczem League of Legends, więc wymyśliła Klepsydra Zony. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Zoni. Nie jestem graczem Lola, więc wybaczcie mi, jeżeli jesteście i właśnie popełniłem jakieś fopa. Kojarzyliśmy sobie ich troje, którzy trzymają... Klepsydrę Zoni, to może być zwykła klepsydra, ale w tym przypadku jest konkretna klepsydra Zoni. I są na jakiejś żaglówce, więc jest kształt żagla wokół nich, tak? Czyli zespół ich troje, trzy, trzyma w ręku klepsydrę Zoni, osiem. Stoją na żaglówce. Żaglówka ma kształt cyfry, cztery, więc czóreczka. I w tym momencie kodujemy datę 384. Bardzo prosta rzecz. Szybko można sobie w ten sposób tworzyć różne skojarzenia do dat. I tak jak mówię, jeżeli mamy do zapamiętania naprawdę dużą ilość dat z rzędu, jakaś to jest, powiedzmy, ciężka historia, to wtedy faktycznie może lepiej już pójść w jakiś system typu główny system pamięciowy czy PAO Person Action Object, taki już z jakby wcześniej ustalonymi kodami, ale w tym przypadku uznaliśmy, że hej, na spontanie wymyślimy coś takiego i spoko i gra, bo jest to jedna data tak naprawdę, tak? A więc w sytuacji, gdy jest tylko jedna data, jak najbardziej spontan jest możliwy i fajnie można stworzyć coś do trójki, jak na, na przykład ich troje, do ósemki klepsy drazonnej, do czwóreczki żagiel. Bardzo prosta rzecz. Um, ale jeżeli chcecie oczywiście do jedynki, dwójki, trójki, czwórki i tak dalej, możecie sobie z góry jakieś takie skojarzenia wymyślać. Mnie na przykład z jedynką często kojarzy się jakiś słynny bramkarz, na przykład Jerzy Dudek, często może być u mnie jedynką. E, dwójką może być Łabędź na przykład. Ósemką właśnie dla mnie zwykle jest klepsydra, tak, albo na przykład coś nieskończonego, bo kopnięta ósemka to jest nieskończoność, więc to może być na przykład jakiś wampir Drakula. Dużo jest pomysłów, dużo kreatywności można w to wdrożyć. Można dojść nawet do ustalania sobie z góry skojarzeń, do dwucyfrowych liczb, nawet niektórzy mają do trzycyfrowych, co już jest jakimś fenomenem. Natomiast w tym przypadku, ładny, fajny, spontan i polecam Wam wykorzystywać swoje własne skojarzenia, żeby zapamiętywać liczby. Bo musimy zamienić coś abstrakcyjnego na coś przyjemnego, kolorowego, barwnego, związanego z naszym własnym doświadczeniem. To był Maciej, dobra pamięć. Czekam na suby, komentarze, łapki. Dawajcie znać, jak radzicie sobie z mnemotechnikami. Pozdro. Dobra pamięć.